Witamy serdecznie, jesteśmy już na żywo. Za chwileczkę, o właśnie, twoje wydarzenie jest teraz nagrywane. Okienko pojawiło się właśnie teraz i faktycznie od chwili obecnej jesteśmy i nagrywani, i jesteśmy widoczni na Facebooku. I witamy was serdecznie, serdecznie. Szczepan jest już gotowy. Hej, cześć. Dzień dobry wszystkim słuchającym. Dzień dobry, Mateuszu. Dzięki, wielkie cześć, cześć. My jak najbardziej dajemy, myślę, minutkę dla osób, które jeszcze rozgrzewają swoje telefony albo komputery i właśnie je włączają, albo idą po pyszny napój, żeby móc genialnie słuchać rozmowy, ale też włączać się aktywnie do tej rozmowy. Kochani, czat, okienko czatu, dymki czatu są dla was dostępne. Śmiało, śmiało zadawajcie pytania. Jeżeli będzie trzeba coś powtórzyć, to dawajcie znać. Jeżeli macie pytania do naszych pytań, to jasne, oczywiście dymek czatu, okienko czatu jest dla was dostępne. Nam będzie super miło, jeżeli napiszecie, czy nas słychać, czy nas widać, bo to jest dla nas bardzo, bardzo istotne, czy tutaj uczestnicy spotkania są już z nami i nas widzą i słyszą. Użyłeś śmiało, śmiało. Myślałem, że padnie trzecie. Zawsze śmiało, czyli cytat z generała Pattona, ale chyba jednak nie w tym kierunku poszliśmy. Jeden zresztą z moich ulubionych, które rekomenduję organizacjom, żeby się nie bało. O, okej. Okay. Miałem Superowo. Nawet kiedyś koszulkę, wyobraź sobie, na plecach. Śmiało, śmiało, zawsze śmiało. Nieźle. Ale widzę, że tutaj słychać, widać. Dzień dobry, słychać, widać. Aniu, Małgorzato, Mario, cześć, cześć, hej, hej. Dzień dobry, witamy was serdecznie. Mega się cieszymy, że już jesteście z nami. My sobie troszeczkę ze Szczepanem przed porozmawialiśmy i się zastanawiamy, czy organizacjom społecznym, którym Szczepan już pomagał albo pomaga w tej chwili, dzisiaj są obecne z nami. Dajcie znać, jak nazywają się wasze organizacje społeczne, wasze fundacje, stowarzyszenia. To zaraz sprawdzimy, czy przyciągnęliśmy interesujących odbiorców, którzy już znają Szczepana, czy jeszcze nie. Dorzućmy do tego kluby sportowe, zakony, parafie i chyba jeszcze kilka innych podmiotów wszelkiej maści, z którymi współpracujemy. A z uwagi na to, że w skali roku pracujemy mniej więcej z 200 organizacji, jest spore prawdopodobieństwo, że widzimy się tutaj z ludźmi, których się znamy. No, tutaj widzę, że masz i tutaj pani Ania jest wielką fanką twojej książki i twojej osoby i chyba tych takich metod, które tutaj proponujesz, więc super. Wiesz, ja właśnie robię sobie screeny dla mojej własnej ściany pychy i chwały, bo jednak mega fanka, która przychodzi tutaj i chce jeszcze mnie posłuchać mimo wszystko, czy hasło, że Szczepan jeszcze u nas nie był, ale mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni, wiesz, to po prostu miód na moje serce, z chęcią dam się zaprosić i poopowiadam różne rzeczy. W pełni się zgadzam, to jest bardzo, bardzo przyjemne, więc super, że macie czas, że chcecie uczestniczyć w tej rozmowie aktywnie razem z nami. Ze Szczepanem ustaliliśmy, że jeżeli będą jakieś pytania, to od razu śmiało piszcie na czacie, nie czekajcie do końca, będziemy od razu je rozwijać i tutaj działać wspólnie razem. Myślę, że 12:03 Szczepan to jest dobra godzina, aby rozpocząć nasze wydarzenie. Raz jeszcze informuję, że nagrywane jest wydarzenie, jest też transmisja na Facebooku. Nagranie zostanie wam też udostępnione. Najpóźniej do dnia jutrzejszego otrzymacie mailowo nagrane wydarzenie. Więc kto nie mógł być dzisiaj, spoko, będzie mógł odsłuchać, będzie mógł wiedzieć, co się dzieje. Ja się cieszę, że nas widać, słychać, a chciałem wam przedstawić Szczepana, który pomaga organizacjom społecznym. Od 15 lat związany jest w ogóle z NGO, z organizacjami pozarządowymi w naszym kraju. Od 5 lat jest już prezesem agencji fundraisingowej Armiger, w której działa, pomaga, mentoruje, doradza, pomaga ogarniać całą ideę i poszczególne działy. Czy dobrze powiedziałem, Szczepanie? Tak,
Myślę, że jeżeli wejdziemy w ten obszar ogólności, to tak, w szczególe, jeżeli pozwól, to jest taki obraz, który bardzo często za mną chodzi. Ja zaczynam, wciąż jestem fundraiserem, pomagam zbierać pieniądze i zazwyczaj zgłaszają się do nas organizacje, które potrzebują pieniędzy. Więc kiedy załatamy w tym statku pod nazwą Fundacja Stowarzyszenie dziurę w burcie, gdzie nam się wlewa, bo nie ma pieniędzy, wychodzimy na pokład, bo już te pieniądze pozyskaliśmy i nagle się okazuje, że część załogi nie wie do końca, gdzie płyniemy, część zdezerterowała, sternik ma pewien kurs, ale nie dogadał się z kapitanem i to trochę spowodowało, że... Aha, i na horyzoncie jeszcze góra lodowa, tak? Klasyczna sytuacja Titanica i to jest o tyle wyzwanie, że czasami organizacja potrzebuje takiego wsparcia w obszarze rozwojowym, czasami potrzebuje w obszarze strategicznym i po to jestem, żeby pomóc poukładać pewne rzeczy zarówno w obszarze fundraisingowym, strategicznym, ale też pracy z liderami czy po prostu wsparcia w momencie, w którym potrzebne jest to wsparcie. Super, dokładnie i to od 5 lat działasz z Anią tutaj w tym temacie w agencji Armiger. Powiedz mi tylko, ile już tak na początek, ile już organizacji społecznych skorzystało z tej waszej pomocy, doradztwa, mentoringu? Poniżej 1000, ale myślę, że po 1000. Ciężko policzyć, bo wiesz, zupełnie czymś innym jest warsztat dwudniowy, gdzie intensywnie pracujemy nad kampanią, czymś innym są pojedyncze konsultacje. Wiesz, w zeszłym tygodniu miałem na przykład telefon z Tanzanii, tak? Czy przypadkiem nie zrobimy czegoś wspólnie w tamtym obszarze? Więc Polska i zagranica, przede wszystkim Polska i różne organizacje w różnej skali zaangażowania, ale w okolicach 1000 organizacji przez te 5 lat, którym pomogliśmy. Super. To trochę mnie zaintrygowałeś teraz tą Tanzanią. Czy to tutaj w języku polskim pomagasz, w języku angielskim, czy jeszcze jakimś? Akurat tam jest Polka, która pracuje tam z lokalnymi dziećmi i młodzieżą i się skontaktowaliśmy i zastanawiamy się, co możemy zrobić dla tych dzieci. Więc generalnie po polsku rozmawialiśmy. Okej. Okay. My dzisiaj na pewno też po polsku będziemy rozmawiać i będziemy się zastanawiać nad tematem dość pilnym, dość ważnym w organizacjach pozarządowych, czyli o 3 głównych wyzwaniach, czasem brakach, bo też trzeba to podkreślić, brak funduszy, brak zasobów ludzkich i brak czasu. Ja pozwolę sobie od tego trzeciego rozpocząć, no bo faktycznie czas. Każdy z nas 24 godziny w ciągu jednego dnia posiada. Każdy może sobie tutaj rozdysponować ten czas tak, jak tylko będzie chciał. No ale osoby takie jak my tutaj w organizacjach społecznych dodają sobie jeszcze jeden taki kafelek. Jest życie rodzinne, jest praca zawodowa, czasem są dzieciaki, czasem są jakieś własne, nie wiem, zwierzęta, hobby, pasje, zainteresowania i organizacja społeczna. I tutaj się pojawia pytanie, czy Szczepanie uważasz, że brak czasu to jest czasem wymówka, czy to jest faktyczny, realny problem w NGO w Polsce? Cóż, żeby to zabrzmiało kontrowersyjnie, bo trochę w tym kierunku chciałbym wrzucić drogim naszym słuchaczom, oglądaczom kamyczki do ogródka. Ja, ważne, to zastrzeżenie zróbmy na początku. Ja nie roszczę sobie prawa do tego, żeby wam mówić, jak macie żyć, drogie organizacje, drodzy ludzie w organizacjach. Absolutnie nie, to nie jest moja rola. Bardziej chcę pokazać trochę perspektywę innego myślenia. Bo ty, ja czy Elon Musk mamy te 24 godziny. I nie, czas jest jedynym zasobem, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób podwoić, potroić, mieć go więcej, mamy tyle samo. I jeżeli ja słyszę hasło nie mam czasu, to dla mnie w większości wypadków oznacza to, nie jest to coś dla mnie na tyle ważne, żeby temu czas poświęcić. Więc często nie mam czasu jest wymówką. Bo gdyby to była sprawa życia lub śmierci, albo ekstremalnie ważnych dla ciebie rzeczy, to z
pewnością poświęcisz temu czas. A jeżeli wchodzimy tutaj w piękny obszar działalności społecznej, czasami to hasło nie mam czasu jest wymówką, ale nie zawsze. Bo kluczowe pytanie, które sobie teraz powinniśmy zadać, czy robię rzeczy właściwe? Bo nie jest sztuką utknąć w nie wiadomo jakiej bieżączce, wrzucać, odpisywać na kolejne maile, nie wiadomo kiedy jakieś rzeczy zmieścić w tym czasie. Stąd kluczowe pytanie, które bazowo nam tutaj się pojawia, to jest to, czy to, co robisz, to są rzeczy właściwe. I teraz, Mateusz, użyłaś takiego cudnego sformułowania, do którego pozwolę się tobie odwołać, właściwie sobie odwołać do tego, co powiedziałeś. Czy to my decydujemy o naszym czasie, czy ktoś decyduje za nas? W sensie, czy to my mamy swoje cele i je realizujemy w naszej organizacji społecznej? Czy ludzie wrzucają nam swoje rzeczy do zrobienia, żebyśmy my dla nich zrobili, a my się temu poddajemy z różnych względów? Kiedy pracuję w takim obszarze strategicznym z różnymi organizacjami, prowadzimy coś takiego jak analizę interesariuszy. Analiza interesariuszy to jest wyłapanie wszystkich ludzi, którzy wpływają na naszą organizację. Oni oczywiście mają takie kategorie, czy oni mają na nas wysoki, czy też niski wpływ, czy mają wysokie, czy też niskie zaangażowanie. Z tego się tworzy taka matryca czterech różnych grup. Mamy podwładnych, czyli ludzi, którzy są nami zainteresowani, ale nie mają na nas dużego wpływu. Mamy tłum, czyli ludzie, którzy rzadko się nam interesują i nie mają dużego wpływu. Mamy tych, którzy mają władzę wobec nas i zainteresowani, czyli tak zwanych graczy. I mamy tych, którzy rzadko się nam interesują, ale mają władzę, czyli wszelkiej maści prawodawców na przykład, albo ludzi, w ramach których działamy. I wszyscy od nas czegoś chcą. I co więcej, ci interesariusze chcą, żeby nasza organizacja realizowała ich interesy, a nie nasze własne. Albo po części jedne i drugie. I teraz kluczowe pytanie odnośnie tego, czy mam czas, czy nie mam czasu, to czy ja realizuję swoje cele i mojej organizacji, czyli moi drodzy, kluczowe pytanie, można tutaj też na czacie odpowiedzieć, czy macie strategię swojej organizacji na najbliższe 4 lata, czy macie plany roczne i wiecie, jakie efekty macie do osiągnięcia. W momencie, w którym nagrywamy, temat dotyczący wszelkiej maści grantów jest zawieszony. Więc teraz, czy wy czekacie na rozstrzygnięcie grantów, czy jednak robicie pewne swoje rzeczy, bo granty są tylko elementem realizacji waszej misji, czy też nie? Czyli czy realizujecie swoje cele i poświęcacie na to czas, czy realizujecie cudze cele i poświęcacie na to czas, bo wtedy nie macie czasu na realizację własnych celów. A jeżeli jesteśmy w tym etapie, że macie swoje cele, realizujecie swoje cele i wciąż wam brakuje czasu, to pojawia się kluczowe pytanie. Czy te zadania, które robię, przejdą przez weryfikację i sito trzech podstawowych pytań? Po pierwsze, czy na pewno muszę to robić? Po drugie, czy mogę to zdelegować? I po trzecie, czy mogę to zautomatyzować? Pewną rzecz. Jeżeli przejdzie przez to sito, to znaczy, że trzeba to zrobić mimo wszystko, ale wszystkie inne rzeczy być może trzeba komuś oddelegować, bo my społecznicy mamy taką naturę, wezmę na siebie wszystko, oczy na zapałkach, 3 noce nie będę spać, ale zrobię, dowiozę, no i odpłacę potem zdrowiem, potem relacjami, potem tym, że nie potrafię odpoczywać, potem wypaleniem zawodowym, potem pójdę do jakiegoś ciepłego urzędu, bo tam jest stabilnie i nie muszę tak dużo rzeczy robić i cała masa potencjału się marnuje. Przepraszam za takie bardzo szerokie przedstawienie tej konkretnej wizji, ale odpowiedź nie mam czasu oznacza, to nie jest dla mnie na tyle ważne, żeby się tym zająć. Tak, ja też nie będę ukrywał, po tych kilkunastu latach w fundacji, w której działam, widzę taką tendencję, że faktycznie łatwo jest powiedzieć nie mam czasu, mam inne zajęcia, mam swoją pracę, mam swoje życie zawodowe, ale faktycznie, no jeżeli się decydujesz, chcesz pomagać organizacji, już nie mówię o tym, że jesteś na poziomie, jesteś jej fundatorem, jesteś jej prezesem, to jak najbardziej, no tutaj brak czasu nie jest zbyt dobrym wyznacznikiem dla was. Absolutnie też nie polecam. Myślę, że Szczepan, może, chyba że się pod tym podpiszesz, daj znać,
No nie polecam tego mówić nikomu ze z waszych partnerów, sponsorów, darczyńców, że na przykład wy osobiście nie macie czasu na działanie. No tutaj to jest dyskwalifikacja, po prostu swoja własna dyskwalifikacja. Tak, i tak się zastanawiam w czasie naszej rozmowy, czy to hasło nie mam czasu, to jest trochę taki wybieg, żeby powiedzieć, to nie jest dla mnie ważne. Nie potrafimy być asertywni globalnie. Co więcej, często zdarza się tak, że jeżeli ktoś jest zajęty, oznacza, że jest produktywny. I to nie jest prawda. Prawdą jest to, że realizuje konkretne rzeczy wtedy, kiedy chce, w takim zakresie, jakim chce, a nie, że skoro mam dużo i robię wrażenie dużo i siedzę po godzinach, bo jest dużo, no to znaczy, że jestem zarobiony, a jak zapytamy o konkrety, no to tak dużo rzeczy w jedną czy w drugą stronę. Pytanie, czy robisz rzeczy właściwe, czy robisz rzeczy, które ci się wydaje, że powinny być zrobione, czy te, które ktoś od ciebie chce. Więc jeżeli nie robicie rzeczy właściwych, ale takich uczciwości, serca, sumienia, no to dlaczego nie robicie rzeczy właściwych? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, żeby sobie je zapisać i odpowiedzieć na nie tutaj w domowym zaciszu, no bo to są ważne pytania. Dzisiaj będziemy odpowiadać na ważne, nurtujące pytania, które no są no na tapecie bardzo wielu organizacji społecznych. Jak ja rozmawiam również z niektórymi z was, z organizacjami z dłuższym stażem, z krótszym stażem, no często pojawia się tutaj wyzwanie czasu, braku tego czasu albo tego, ile jest zadań, ile jest wyzwań, ile jest problemów, które trzeba ogarnąć w ciągu jednego dnia, tygodnia. Więc tutaj też jest to istotne, Szczepanie, ile tak naprawdę jedna osoba w fundacji, w stowarzyszeniu powinna na siebie brać. Czy ona powinna brać wszystko, cały worek, czy tylko połowę tego woreczka, czy może po prostu rozdysponować zadania? Powinna brać na siebie rzeczy właściwe w zależności od tego, jaką ma funkcję w organizacji. I teraz zabrzmi to kontrowersyjnie, ale prezes danej organizacji czy zarząd nie powinien pracować w organizacji. Powinien pracować nad organizacją, czyli mieć procesy, procedury, przepraszam za te brzydkie słowa, które teraz tu padły, ale czuwać nad tym, żeby organizacja działała lepiej, a nie wchodzić w bieżącą działalność, że muszę tutaj coś zrobić, bo jestem prezesem, ale równocześnie jestem terapeutą i na 7 godzin jestem terapeutą gdzieś tam, a dodatkową godzinę zarządzam, bo ta organizacja będzie działała. Pytanie, czy ona się ulepszy, procesy, procedury, czy to, że ten prezes przez 7 godzin musi wykonywać tą pracę, czy to jest słuszne i potrzebne. I wiesz, tak jak patrzę przez pryzmat tego mojego doradztwa dla liderów organizacji, mentoringu w jakiś sposób, chyba to jest największy problem, że zarząd, prezes przecież powinni być zaharowani, bo oni to wymyślili, i pracują w organizacji, bo utrzymują własnym bytem, funkcjonowaniem samą organizację, ale nikt nie myśli o tym, czy my idziemy w dobrym kierunku, czy realizujemy cele strategiczne, czy te cele strategiczne, które mamy wymyślone, ktoś ich dopilnuje, a rolą zarządu jest praca nad organizacją. Rzadko zdarza się taka sytuacja, że zarząd ma swobodę oczywiście pracy nad samą organizacją, bo utknął w bieżączce. A bieżączka jest cudownym zjawiskiem, które wypełnia nam wszelkie możliwe wolne godziny. Wiem, sam nie jestem od tego wolny, bo wiem, że czas mojej pracy wypełniam sobie maksymalnie. I codziennie sobie zadaję pytanie, czy robię rzeczy właściwe, czy robię rzeczy, bo trzeba je zrobić. Stąd kto powinien brać na siebie i w jaki sposób rzeczy? Przede wszystkim pytanie, czy te rzeczy możemy zdelegować, inaczej, czy powinniśmy je wykonywać, czy możemy zdelegować, czy możemy zautomatyzować, dopiero nimi się zająć. I teraz wiesz, sytuacja, w której zamiast, z mojego fundraisingowego podwórka, zamiast ręcznie wysyłać każdemu darczyńcy mail z podziękowaniem, możemy zrobić automatyzację, która wysyła, jak człowiek napisał te treści, tylko pilnuje, żeby te treści trafiły do odbiorcy.
I potem obsługa tego systemu to jest między 60 a 120 sekund, w zależności od prędkości internetu dziennie, a nie siedzenie i dziubanie maila za mailem, żeby to się wydarzyło. Systemy, które ułatwiają rzeczywistość. Po drugie, ważne, żeby praca była dostosowana do talentów ludzi. Bo są ludzie, którzy się będą spalali, bo na przykład uwielbiają, jak Excel im się zgadza, ale niekoniecznie lubią pracować z ludźmi. Jak każemy im pracować z ludźmi, to będzie dla nich to trudne. Z drugiej strony są ludzie, którzy uwielbiają zalewać innych miłością, pogadać z tobą, umówić się na kawę, powrzucać wielkie wizje, ale każ mu napisać cokolwiek albo podsumowanie finansowe zrobić, no, to będzie bolesne. I ostatnia rzecz, do której dążę, tak z mojego własnego doświadczenia doradczego, organizacje, szczególnie ich liderzy i szczególnie ci, którzy mają galupowy talent aktywator, czyli wymyślają 30 pomysłów dziennie, bywają bardzo szkodliwi dla samej organizacji, bo mają za dużo pomysłów, rozpoczynają je, rzucają to, wy się zajmijcie, bo ja widzę tam kolejne pomysły, które tam są takie fajne, żebym wymyślił i zrobił, a zespół zostaje obciążony masą wielkich pomysłów, które prezes z racji swojego prezesostwa kazał zrobić i to puchnie. I moja rola jako doradcy, kiedy wchodzę w organizacji, jest zadanie też pytania, z czego jesteście w stanie zrezygnować? Czy jesteście w stanie na przykład obciąć 50-80% swoich aktywności, bo narosły przez lata, bo tu był jakiś grancik, to staliśmy się też organizacją ekologiczną, ale są pieniądze dla seniorów, to jeszcze będziemy seniorów z ekologią łączyć i jeszcze na dodatek dla dzieci i jeszcze w ogóle wolontariat będziemy promować. Wszystko to jest słuszne, ale organizacja powstała na przykład po to, żeby wspierać rozwój muzyczny, tak? W jakiejś miejscowości. Orkiestry dętej wymyślam w tym momencie, ale robimy też ekologiczne i inne rzeczy. Więc pytanie, gdzie jest ta pierwotna miłość, ta pierwotna rzecz, dla której powstała organizacja? Gdzie jest ta motywacja? I czy nie powinniśmy wrócić do tego, w czym się specjalizujemy, a nie robić wszystko? Okej, w pełni się tutaj zgadzam, bo poruszyłeś faktycznie bardzo fajny obszar, czyli że te osoby, które są w organizacji, oczywiście mogą za chwilę być kolejne nowe, powinny robić swoje określone działki, swoje określone pole, do którego tutaj mają dostęp, a nie wszystko naraz. Wiem z doświadczenia, rozmawiam z organizacjami i czasem jest naprawdę duże wyzwanie. Bo słyszę, naprawdę słyszę z ust prezesa czy wiceprezesa tej organizacji, że są w czwórkę. Że to jest wszystko. Pytam o wolontariuszy akcyjnych średnio. Pytam o wolontariuszy długoterminowych. Tu już w ogóle troszeczkę głowa spuszczona. Zaczynam pytać o pracowników. Wówczas dostaję informację, no, że trzeba im zapłacić, a żeby zapłacić, trzeba mieć z czego zapłacić, więc rezygnujemy z tej opcji. No i nagle się okazuje, że organizacja, która jest naprawdę dobrze, fajnie działającą organizacją społeczną, okazuje się, że działają w niej cztery osoby. Tak naprawdę, tak na serio. No, cztery osoby na wielu podopiecznych, wiele projektów. Zaczynam się wtedy zastanawiać, jak pomóc troszeczkę? I teraz to pytanie też kieruję do ciebie, Szczepanie. Kiedy jest taki moment, żeby niektórych prosić o pomoc, ale od niektórych już wymagać tej pomocy? Wszystko zależy od wcześniejszych ustaleń. Skoro poruszyłeś temat wolontariatu, to ja czuję, że będzie jakaś za chwilę kontrowersja, przynajmniej liczę w komentarzach, bo na razie widzę, że mamy pasywnych obserwatorów. Ja bardzo liczę na to, że trzeba rekrutować wolontariuszy tak jak rekrutacja do pracy. Czyli nie, o, Julka, bo ty się ładnie uśmiechasz, będziesz u nas wolontariuszką akcyjną, będziesz stała z puszką. Julka cudnie się uśmiecha, ale nie przepada za ludźmi, tak? I postawienie jej z puszką będzie dla niej krzywdą. Co więcej, jeżeli ktoś chce z nami pracować, być naszym wolontariuszem, to żeby on wiedział, że my go traktujemy poważnie, zróbmy przynajmniej trzyetapową rekrutację. Ale
to wymaga też zmiany w organizacji, bo sami musimy określić, czego potrzebujemy. Czy potrzebujemy wolontariuszy akcyjnych, czy potrzebujemy wolontariuszy kompetencyjnych, bo ktoś potrzebujemy informatyka ze zdolnością, z umiejętnością Java, PHP czy czegokolwiek innego, czy potrzebujemy wolontariusza prawnika, który będzie rozstrzygał pewne rzeczy, czy na przykład potrzebujemy psychologa, który, ponieważ do naszej organizacji trafiają ludzie, którzy mogą potrzebować takiej pomocy, będą w stanie odpowiedzieć na problemy na przykład dotyczące wychowania dzieci albo uzależnienia dzieci od smartfonów czy czegokolwiek innego. Więc określmy, czego my chcemy, poszukajmy właściwych ludzi i rzecz, do której zdążam, ustalmy, na ile czasu danej osoby możemy liczyć. Jeżeli ktoś nam zadeklaruje, ma 2 godziny w skali tygodnia, w poniedziałki od 17 do 19, dajmy na to, że szukamy tego psychologa do rozwiązywania problemów rodziców, super, zróbmy godzinę dyżuru, a godzinę odpisywania na maile, dajmy temu człowiekowi narzędzia, ale nie wymagajmy nic więcej. I oznajmimy, że ten człowiek ma dla nas 2 godziny, ekstremalnie efektywnie wykorzystajmy te 2 godziny i tyle, i podziękujmy, docenimy tego człowieka. Ale nie wrzucajmy mu, ponieważ nie mamy umowy o wolontariat, to pani Maryla powiedziała, że będzie nas wspierać, to my przyjmujemy. Pani Marylo, to może na 2 etaty by pani u nas to wyciągnęła, a pani Maryla miała 2 godziny. Więc jasne ustalenie zasad z wolontariuszami czy z naszymi współpracownikami, jak szybko odpisujemy na maile, ile czasu poświęcamy na działanie w danej organizacji, ile możemy poświęcić czasu na rzeczy dodatkowe, na przykład przez najbliższy miesiąc czy dwa, bo szykujemy kampanię fundraisingową, a nie stać nas, albo nie potrzebujemy fundraisera, albo to nie jest ten poziom rozwoju, więc dodatkowo wygrzebię, stając wcześniej, godzinę czy dwie w skali tygodnia, ale potrwa to maksymalnie 2 miesiące, bo więcej dla swojego dobrostanu nie jestem w stanie tego zrobić. Stąd podstawowa rzecz, która wydaje mi się w organizacjach jest nagminnie łamana, jasna umowa, czego od siebie oczekujemy, a ponieważ, dlaczego to jest łamane? Bo działamy dla misji społecznej, działamy, bo są ludzie potrzebujący, no to weźmiesz jeszcze kolejny dyżur, mimo że ktoś już ledwo na oczy patrzy. Więc jeżeli nie ustalimy tego na początku, najlepsza rola, żeby się z ludźmi pokłócić, nie dogadać, rzucić papierami i pójść sobie w poczuciu niesmaku. Tak, to prawda. Można faktycznie zrazić takim działaniem ludzi, wolontariuszy do swojej organizacji, bo pamiętajmy, że osoby, które są z wami, są wolontariuszami, działają ramię w ramię, są też waszymi ambasadorami. Więc tutaj warto mieć zmotywowanego, uśmiechniętego, fajnego ambasadora, wolontariusza, niż wręcz przeciwnie. A tylko zadam pytanie na czacie, ile wy macie tych ambasadorów, czyli wolontariuszy, czy to akcyjnych, czy wolontariuszy długofalowych, kompetencyjnych, jak to świetnie Szczepan tutaj nazwał. Jak jest u was w organizacjach? Bo to nas też bardzo ciekawi, nie będę ukrywał, czy mamy tutaj tylko dzisiaj organizacje, które mają pracowników i działają bardziej usystematyzowanie formalnie, jeżeli chodzi o prawo, czy działamy tutaj na zasadzie też wolontariatu. Jak to u was jest? Dajcie znać na czacie, bo widzę, że ktoś już klika i pisze i to mnie bardzo cieszy. To ja tylko szybciej, tak, mów, mów. Pozwól, że jeszcze pociągnę temat pracowników, bo ostatnio, ponieważ jesteśmy takim zewnętrznym spojrzeniem na organizację, często też przeprowadzamy procesy rekrutacyjne. Począwszy od takich zwykłych, niezwykłych stanowisk biurowo-asystenckich, przez ostatnio rekrutowaliśmy dyrektora ogólnopolskiej organizacji, gdzie mieliśmy całą masę kandydatów, pomijając rekrutację fundraisingową. I teraz kluczem i tym, co doceniają uczestnicy tej rekrutacji, nawet jeśli im dziękujemy za współpracę, że to nie wpisują się idealnie w ten profil kandydata, to jest to, że dobrze przygotowany proces mówi też o podejściu organizacji. Czyli też czego oczekujemy, zatrudniając tą konkretną osobę w konkretnych punktach, jakie ma wskaźniki, przepraszam, brzmi to korporacyjnie, ale co ten człowiek ma robić, w jaki sposób będzie rozliczany i co ważne, czego nie będzie robił. Bo jeżeli mamy kogoś, kto ma stanowisko koordynacyjne
asystenckie, to wiemy, że nie będzie podejmował kluczowych decyzji i zgłoszą nam się osoby, które są świetne w koordynacji, ale nie chcą brać na siebie ciężaru odpowiedzialności. Więc jeżeli macie też pracowników, skoro mamy ten obszar, to czy ich zakres obowiązków jest A, jasno spisany, po drugie, czy jest aktualny, bo doświadczenie uczy, że kilka lat temu była umowa, a teraz ktoś zajmuje się w 89% czymś innym, ale zakres obowiązków nie jest dookreślony, więc czy ma się zajmować tym zakresem obowiązków, czy tym wedle mitycznego i inne prace zlecone przez pracodawcę, tak żebyśmy, wiesz, byli wobec siebie uczciwi. Jedna i druga strona, bo zakładam, że umowa o pracę, czy umowa zlecenie, czy umowa B2B, zwał jak zwał, jest umową partnerską, a nie, że jedna strona wymusza na drugiej coś konkretnego. Przepraszam za ten dodatek, ale myślę, że on jest ważny w tym kontekście. Tak, oczywiście, jasne, bo to jest tak, że teraz za chwileczkę faktycznie tutaj na czacie fajnie, że napisaliście. Tutaj jest też takie fajne porównanie w pewnym momencie, ilu jest pracowników versus ilu jest wolontariuszy. Bo to jest tak, że w Polsce na chwilę obecną takie mam przeczucie, takie mam odczucie i to widzę również, jako też sam jestem wolontariuszem, że więcej jest osób, które chcą pomagać bezpłatnie na rzecz idei, misji konkretnego stowarzyszenia, organizacji, niż zaangażować się w to zawodowo. Ale tutaj widzę, że Kinga też bardzo fajnie tak napisała, że u nich jest dwójka pracowniczek w stosunku do 70 wolontariuszy. Więc to jest naprawdę dość prężnie działający obszar, jak macie 70 wolontariuszy rocznie, więc tutaj super, fajnie. Daj znać, Kingo, tylko czy to są wolontariusze na całą Polskę? Ja odpowiem, jeśli pozwolisz, bo no. Akademia Juris to jest jedna z tych organizacji, z którymi współpracujemy. Super. Więc to są wolontariusze kompetencyjni, to jest ważne, to są studenci prawa przede wszystkim, którzy pomagają w poradniach prawnych osobom, które nie mogą sobie pozwolić na usługę prawniczą. Oni są pod opieką doświadczonych prawników, którzy zarządzają tym obszarem. Więc wiesz, to jest bardzo wąski, bardzo specjalistyczny i co więcej, studenci prawa głównie w Warszawie, którzy się w ten obszar angażują, więc spiąć całą masę wolontariuszy w różnych miejscach, dzielnicach Warszawy, żeby zapewnić tą ciągłość, to jest naprawdę wyzwanie i ja zespół bardzo podziwiam za to. Superowo, wow, to fajnie, że tutaj są osoby, które faktycznie też, tak jak tutaj było na samym początku, są fankami Szczepana, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, ale tutaj widzę też, że fajny komentarz od Ani, bardzo taki treściwy, że było inaczej, ale otrzymaliście konkretny projekt konkretny i teraz macie z dnia na dzień, mamy duży zespół pracowników i współpracowników, nadal się uczymy, jak sobie z tym poradzić i myślimy nad tutaj rozwojem wolontariatu. Co ty na to, Szczepanie? Jest duży zespół? A jeszcze sobie dodajemy. Jeśli mamy zasoby, czas, przestrzeń, możliwości, dlaczego nie? Pod warunkiem, że mamy to zaplanowane. Przepraszam, to jak mantra będzie wracało planowanie, bo wiele organizacji po wybuchu wojny za naszą granicą zostało zaskoczonych. Tak? Znam takie organizacje, z którymi pracowałem, które z kilku osób nagle się stały 100-200 osobowymi organizacjami. I to generuje całą masę problemów. Wiesz, o ile jesteś w organizacji do 10 osób, w miarę sprawnie sobie jesteś w stanie się z kimś dogadać, bo się znamy, lubimy. Ale potem jest przeskok do 30 osób. Musi się pojawić jakaś struktura. Działy ze sobą zaczynają konkurować o czas, zasoby, możliwości, pieniądze i tak dalej. Nie mówię tego w zakresie negatywnym, absolutnie, tylko tym, że powstają działy, ludzie nagle stają się liderami działów, bo robili to dłużej niż ci dotychczasowi, albo musimy zrekrutować kogoś nowego. Potem przeskok, organizacja 30-50 ludzi do 100 na przykład, to jest ekstremalnie trudne, nawet firmy mają z tym problem w rośnięciu i często zatrzymują się tam 27-29 osób do 30, bo są w stanie to ogarnąć, a zrobienie się większą organizacją powoduje więcej problemów niż przychodów. Więc warto robić to mądrze,
mądrze, w sensie planowo, mając czas, zasoby i zadbać też o tego człowieka z drugiej strony, bo kiedy nas dopada bieżączka, my myślimy z naszej perspektywy. Nasza perspektywa oznacza, że wpadamy w klątwę wiedzy. Klątwa wiedzy oznacza to, że my wiemy, jak działa nasza organizacja i wydaje nam się, że wszyscy inni wiedzą. A wcale nie. I jak inni nie wiedzą, to my, komunikując się do nich w niewłaściwy sposób, znajdziemy niewłaściwych ludzi, którym się wydaje, że coś jest albo nie jest. Przykład. Organizacja, z którą pracuję, jakiś czas temu umówiła się, że będzie pracować projektowo. Problem po 2 latach, że nie do końca jest zdefiniowany, co oznacza praca projektowa. I każda osoba z zarządu myśli o tym inaczej. Zdiagnozowaliśmy to bardzo niedawno i teraz dochodzimy do tego, że praca projektowa to nie jest to, co mają w głowie, tylko praca wedle planu projektu, który trzeba zrobić to, to, to i to. I nieporozumienia, które gdzieś tam się pojawiły w międzyczasie, wynikają z tego, że mamy różną definicję hasła praca projektowa, na którą się umówiliśmy. I wiesz, i tutaj jest ekstremalna sytuacja, w której różne mamy definicje i w jaki sposób organizacja ma się rozwijać, a to jest organizacja zatrudniająca ponad 150 osób. I teraz w tym obszarze dojdź sobie do takiej przestrzeni, że pracujemy projektowo, ale nie wiadomo, czym jest ten projekt. Czyli to nie jest tylko tak, że zawsze borykają się organizacje, które działają tylko na wolontariacie, z różnymi typu problemami, ale również dość duże fundacje, stowarzyszenia, które działają ze 150 pracownikami. Wow, to teraz tutaj nowe światło rzucasz na niektóre tutaj fragmenty. Ja tylko, Justyno, odpowiem, chcieliby, bo tutaj twoje ostatnie zdanie na czacie, chcielibyśmy rozwinąć wolontariat, ale to wymaga również wysiłku i czasu, więc no odpowiadamy tak, to wymaga wysiłku i czasu, planowania, ale czasem chyba lepiej zrobić jeden krok do tyłu i iść później o 2 kroki do przodu, ale z większą ilością osób do pomocy, niż działać samodzielnie albo w dosłownie kilka osób. To ja zadam pytanie, bo tryb przypuszczający chcielibyśmy, to oznacza, że mamy takie trochę marzenie. Więc pytanie, Justyno, które właściwie samo sobie powinnaś zadać, czy rozwiniemy wolontariat w 2025, i jego celem będzie 7 osób, 2 kompetencyjnych, 5 akcyjnych, których potraktujemy jako projekt. Czy chcielibyśmy, jest to marzenie? Marzenia są super, tylko pytanie, czy je przekujemy na rzeczywistość, czy też nie. Więc słowa mają znaczenie. Ja tutaj celowo uprawiam pewne czepialstwo, żeby wam pokazać, że ja też chciałbym być na przykład piękny, młody i bogaty, ale no, wiek już leci i zamiast chciałbym, no to zrobię to, żeby być młody, żeby być piękny, żeby być bogaty. To jest kwestia znaczeniowa i pewnego ustalenia głowy. Dlatego tak troszeczkę nacisk położyłem na to jedno słowo, bo to faktycznie jest tak, że jak coś sobie postanowimy, a czasem nawet zapiszemy, to jest to 5 razy mocniejsze i bardziej do tego dążymy. Więc no my tutaj trzymamy kciuki, Justyno, żeby to było, że chcecie mieć tych wolontariuszy konkretnych właśnie wolontariuszy z konkretnymi umiejętnościami. No faktycznie trzeba w to włożyć wysiłek, czas, też wasze zaangażowanie, tylko pytanie, czy to się opłaci na przestrzeni czasu. Tutaj już wiesz. Zdefiniujemy to jako cel finansowy, czyli niefinansowy. Na przykład, jeżeli mamy na etacie informatyka, ale nie potrzebujemy na etacie informatyka, bo nie potrzebujemy, to pytanie, czy ten wolontariusz, którego zrekrutujemy na godzinę w skali tygodnia, żeby pilnował aktualizacji naszej strony, nie będzie wystarczający i wtedy oszczędzimy w tym obszarze, bo nie mamy takich potrzeb. Więc opłacenie się może być zarówno finansowe, jak i niefinansowe. To też weźmy pod uwagę, bo wartość pracy wolontariuszy, czy wartość pracy kompetencyjnej, gdybyśmy mieli to wycenić, to są ekstremalnie czasami duże kwoty. Tak, i właśnie do tych trochę kwot chciałbym przejść, bo teraz pytanie, czy Szczepanie, w twojej ocenie
Kondycja polskich NGO jest na tym poziomie, że stać nas na pracowników, pełnoetatowych pracowników. Czy bardziej boimy się tego tematu, unikamy i jakby cały czas z tyłu głowy mamy, no tak, zatrudnię konkretne osoby, ale gdzie ja za to znajdę dla nich wynagrodzenie? Będę musiała uszczuplić od podopiecznych, uszczuplić z projektu. Czy my się tego tak naprawdę mega obawiamy i nie chcemy w ogóle poruszyć tego tematu jak pracownik? Dobra, to ja pójdę teraz trochę pod prąd klasycznym nurtom w środowisku pozarządowym. Kluczowe pytanie, po co nam pracownik na umowę o pracę? Czy my go koniecznie potrzebujemy? Tego typu człowieka z taką formą umowy, z takimi kosztami pracodawcy? Swoją drogą to trochę absurdalne jest to, że organizacje pozarządowe muszą ponosić takie same koszty, chociażby podniesienie płacy minimalnej, które dla biznesu jest już bardzo trudne. Wiem, bo to sygnały ze środowisk biznesowych mówią, drogi NGOsy, przykro nam, ale pieniędzy nie będzie w tym roku, bo mamy podniesioną pensję minimalną i nie mamy z czego wam dać, a organizacje muszą de facto wypłacać te same środki. Więc pytanie, czy dla efektywnego wykonywania misji danej organizacji potrzebny jest nam pracownik na umowie o pracę. Mówię to z perspektywy organizacji, bo być może zrobi te same czynności albo podobne ktoś dla nas w formie umowy B2B, być może zrobi na zleceniu. Wiesz, umowa o pracę, szczególnie w obszarze, kiedy wynagrodzenie jest zbliżone do minimalnego, bo większość organizacji nie ma z czego, tak? Jeżeli organizacje prowadzą na przykład DPS-y, no to wynagrodzenie jest tam równe minimalnemu, bo nie ma z czego, bo gminy nie dadzą więcej, bo zwykle te gminy utrzymują. Więc to jest sytuacja kuriozalna, ale taka jest. I teraz niestety najniższa krajowa ma to do siebie, że ciężko wymagać od pracownika więcej niż tylko, że jesteś pracownikiem. W rozumieniu takim, kiedyś jedne wodociągi miały takie ponoć hasło promocyjne, akceptowalna jakość za akceptowalną cenę. I teraz, jeżeli mamy zrobić coś więcej, coś misyjnego, to jest pewien, może być opór ludzki. Uwaga, jakby to nie jest zawinione. Ja nie mówię, że ci ludzie są leniwi, bo mają minimalne wynagrodzenie, tylko może to generować pewną postawę, skoro tyle mi płacicie, to ja robię tylko tyle, ile mam w umowie i do widzenia. Więc to może być po prostu trudne, a dla organizacji to są dodatkowe koszty, które musi ponieść jako pracodawca. Więc pytanie, czy umowa o pracę rozwiąże problemy misyjne danej organizacji? Nie zawsze i nie ma tu złotej odpowiedzi. Bardziej chciałem poruszyć to pytanie, czy rzeczywiście to jest najlepszy kierunek. Z drugiej strony zupełnie rozumiem pracowników, którzy chcą mieć pewną stabilność. Z trzeciej strony, ponieważ niestety dane sprzed kilku lat wskazują, że 55% organizacji jako główne źródło finansowania wskazuje środki publiczne, co oznacza, że jest grant albo grantu nie ma. Tak? Fundraising się rozwija, są organizacje, które pozyskują świetne pieniądze dzięki fundraisingowi, i zatrudniają kilkadziesiąt osób, bo też nam takie, z którymi pracuję, które kilkadziesiąt osób jest zatrudnione tylko i wyłącznie dzięki hojności darczyńców. I to jest super. Miesiąc w miesiąc przekazują te środki, ale jeżeli mamy granty, no to grant się czasami kończy. I ból tych organizacji, które mają świetnych specjalistów od pomocy na przykład osobom z niepełnosprawnością ruchową, kończy nam się projekt dwu-trzyletni ze środków publicznych i ludzie pytają, będę pracować, nie będę pracować i nagle kadra się skurczy o połowę, bo nie ma kontynuacji tego projektu, bo został wycofany. I teraz kwestia odpraw, kwestia skądś te pieniądze trzeba wziąć, co generuje z punktu widzenia zarządzających organizacjami kwoty rzędu kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, które trzeba zapłacić, podatki, ZUS-y, VAT-y i wszystkie. Dobra, nie wszyscy płacą VAT, okej, to przepraszam, poleciałem trochę dalej, ale ZUS trzeba zapłacić, tak? Trzeba zapłacić wszystkie podatki, które państwu się należą. I teraz pytanie, czy
pójście w tym kierunku nie będzie zabójcze dla organizacji, jeżeli nie zapewni sobie stabilnego finansowania. Ale żeby zapewnić stabilne finansowanie, trzeba mieć ludzi, którzy będą otwarci na działania fundraisingowe i którzy pomogą zbudować ten system, co wymaga czasu i też ludzi do wykonania tego. Więc czasami wpadamy takie trochę błędne koło, ale znowu kluczowe pytanie, czy ten człowiek, czy ta umowa rozwiąże nam problemy naszej organizacji, czy nie? Problemy w rozumieniu misji i pozwoli ją zrealizować. Świetnie. Zgadzam się troszeczkę w tym temacie w pełni tutaj, co mówisz. Trochę wbiję za chwilę kij w mrowisko, nie będę ukrywał, bo na czacie otrzymaliśmy od Justyny super komentarz, że na waszej to-do liście jest właśnie ta informacja, że chcecie tych wolontariuszy pozyskać. Super, bardzo nas to cieszy. I bardzo miło tak czytać takie informacje, że macie w ogóle taką swoją listę do na pewno do zrobienia rzeczy, ale właśnie teraz trochę jeszcze, Szczepan, pozwolę sobie pociągnąć ten temat. Co się dzieje wówczas, gdy mamy super fajny zespół, który jest na wolontariacie, nawet mamy z nimi podpisaną umowę wolontariacką, bardzo nas to cieszy, tylko tym osobom zmieniają się plany. Zmieniają się role w życiu, zostają tutaj mamą, tatą, babcią, dziadkiem, wyjeżdżają właśnie na zagranicę, na studia, Erasmus+, work and travel i nie tylko. I teraz jak pociągnąć tą swoją organizację, w której było dobrze? Dobrze nam się żyło przez te 2 lata na przykład, przez te 3 lata, no i nagle przez coś się dzieje. Tutaj przez 2-3 miesiące 15 osób się wykruszyło z różnych powodów i teraz jak ich, nie wiem, czy zatrzymać, czy co zrobić? Okej, kilka kroków musimy się cofnąć. Pierwsza rzecz, jeżeli 2-3 miesiące 15 osób się wykrusza, to znaczy, że to nie są czynniki obiektywne. W sensie statystycznie to nie jest możliwe, żeby taka sytuacja nastąpiła, chyba że pracujemy tylko i wyłącznie ze studentami, którzy nagle postanowili rzucić wszystko i jechać w Bieszczady, ale ekstremalnie to się nie zdarza. Przepraszam, nie wierzę w taką koincydencję. Coś się musiało wydarzyć i poszukałbym przyczyny, co się wydarzyło. Być może koordynator wolontariatu jako pierwszy zaczął szwankować i nie poświęcał tym wolontariuszom tak dużo uwagi. Być może coś innego. Teoretyzujemy, ale zadałbym sobie tutaj pytanie. Z drugiej strony, jeżeli mamy zarząd organizacji, który, uwaga, pracuje nad organizacją, a nie w organizacji, to praca nad organizacją też zakłada pracę nad systemami danej organizacji. Nie tylko systemem fundraisingowym, nie tylko systemem realizacji celów poszczególnych merytorycznych, nie tylko systemem rozwoju ludzi w naszej organizacji, ale chociażby tutaj w tym obszarze wolontariatu. Czyli jest dobrze i co musimy zrobić, żeby było lepiej? Być może powinniśmy sobie przygotować i zrobić rekrutację kolejnych wolontariuszy, których wprowadzamy do zespołu, żeby naturalnie, jeżeli mamy w zespole młode mamy albo potencjalnie młode mamy, ktoś ich zastąpił. W sytuacji, w której pójdą robić najważniejszą część swojego życia, czyli zajmować się cudnym, nowonarodzonym dzieckiem, co wymaga czasu i uwagi akurat tam. Więc pracując nad organizacją, my powinniśmy te ryzyka przewidywać w każdym projekcie, który mamy. Że ludzie nam zaczną znikać, że będzie rotacja. Co więcej, zarząd, który pracuje nad organizacją, bada też wskaźniki na przykład rotacji wolontariuszy. Czyli jaki mamy poziom retencji, czyli poziom utrzymania naszych wolontariuszy rok do roku. Jeżeli jest wysoki, czyli mamy stabilną organizację, super. Co nam zaważyło na tym, że organizacja jest stabilna? Jeżeli mamy niski, to dlaczego ludzie tak szybko u nas rotują? Zapytajmy tych ludzi, którzy zrezygnowali, dlaczego zrezygnowali. Prawdopodobnie będzie tam kilka czynników, o których wiemy, ale optymistycznie zakładamy, że jednak nie występują u nas. I potem brutalna prawda pozwala zderzyć się z rzeczywistością, więc znowu przepraszam, że ja tak męczę te zarządy, ale to ich odpowiedzialność jest praca nad organizacją i żeby mieć nad tym czas, a nie, że jakoś to będzie. Tak, ja z synowcem na przedzie i jakoś to będzie. Maria pisze, że kiedy cały zespół składa się z młodych albo nawet nie młodych, już mam w zarządzie też. Okej, to jest pewna specyfika sytuacji akurat tej, o której Maria wskazuje. To jest cudne, ale
mamy mają to do siebie, że są w stanie bardzo dużo rzeczy zrobić w krótkim czasie, tak? Jeżeli chcemy, żeby coś było zrobione dobrze i skutecznie, dajmy to mamie wielodzietnej, ona na pewno to zrobi. Jedna z rekrutacji, którą ostatnio prowadziłem, byli wyrównani kandydaci i finalnie zdecydowaliśmy się wybrać mamę pięciorga dzieci, bo widać było, że ona jest A, ogarnięta, B, jest w stanie te rzeczy zrobić i co więcej, jest w stanie zarządzać chaosem w bardzo dobry sposób. Więc tutaj w ten sposób także w tle rozmowy to się pojawiło. Więc właśnie Maria pisze, nie macie pojęcia, ile już zrobiłam w trakcie tego webinaru, więc no właśnie, więc kwestia doboru ludzi, doboru zadań i takiego zaplanowania rzeczy z buforem bezpieczeństwa. Obawiam się, że o buforze bezpieczeństwa czy buforze czasowym mało kto mówi. Zawsze planujemy pod korek, mistrzem w planowaniu pod korek jestem ja i dziewczyny moje wspólniczki Ela i Ania mnie uczą, Szczepan, nie uwierzysz tak dużej ilości rzeczy, bo zawsze coś wyskoczy, ktoś zadzwoni z tej Tanzanii nieszczęsnej, szczęsnej i będzie, wiesz, że gadasz pół godziny, tak? A ja takich telefonów mam jeden, dwa, trzy, bo ktoś chce z nami współpracować, chce zapytać, czy można współpracować, ma problem i muszę go tu i teraz doraźnie rozwiązać, a jak sobie zaplanowałem pracę pod korek, to wiem, że zadania z dnia na dzień przekładam, lista wstydu rzeczy, które przekładam od 2 miesięcy jest już coraz dłuższa, tak? Przyznaję się do tego publicznie, bo to nie chodzi o to, że ja tutaj wchodzę cały na biało, czy też na żółto i u mnie jest cudownie. Nie, ja zmagam się z tymi samymi rzeczami, tylko wydaje mi się, że znam kilka prostych trików, żeby się nimi podzielić z wami. I dzięki, że się dzielisz, bo tutaj widać, że tymi trikami, którymi się dzielisz, to u Marii już to zaklikało w głowie i to jest super. Po to jest właśnie to spotkanie, po to jest ta rozmowa, żeby trochę otwierać drzwi w głowie. Tych drzwi mamy wiele w głowie. Możemy sobie je pozwolić odkluczyć, a możemy pozwolić sobie, żeby kluczyk cały czas był oj, daleko od nas. I my dzisiaj chcemy wam pokazać, że to właśnie nie zawsze jest tak, jak myślimy, że nie zawsze nasz punkt widzenia jest tym zawsze właściwym, że on się może zmienić, uwaga, w czasie. 2 lata temu było inaczej, bo kończyliśmy już prawie że pandemię, była na w miarę na końcówce, ale teraz już jest inaczej. Dzisiaj już działamy w trochę innej rzeczywistości. I o tą rzeczywistość trochę chciałem Cię teraz zapytać, Szczepanie, bo jednym z głównych problemów i wyzwań organizacji społecznych, z którym akurat ja mam też do czynienia, to jest informacja: brakuje nam kasy. Nie ma kasy na działanie. Jest faktura za weterynarza, nie mamy kasy, żeby terminowo jej opłacić. Non-stop przekładamy fakturę i prosimy ulubionego weterynarza, z którym współpracujemy, aby no dał tam jeszcze do końca miesiąca nam czas. I powiedz mi tylko z twojej perspektywy, jak to u ciebie wyglądało i prawie w tych 1000 organizacji, z którymi miałeś przyjemność współpracować, czy kasa zawsze jest potrzebna? Czy zawsze musi być współczynnik finansowy, aby coś się udało? 3 odpowiedzi na Twoje pytanie, bo są różne poziomy odpowiedzi. Pierwszy poziom odpowiedzi, pytanie, jeżeli masz fakturę za weterynarza i za jego usługi, to czy powiesz to swojej społeczności i ona o tym wie? Sytuacja Ilony z Ciechanowa. Ilona ma ostoję mruczków, zajmuje się kotami, uczestniczy u nas w Szkole Hojności, czyli naszym takim kursie online fundraisingowym. I Ilona mi tydzień temu powiedziała, czy 2 tygodnie temu, posłuchałam tego, co mówicie. Powiedziałam, że mamy kota, który ma duże potrzeby weterynaryjne, bo jest po wypadku. Powiedziałam i w ciągu doby dostałam 1700 zł. Ludzie się nie domyślą, że potrzebujecie pieniędzy, jeśli tego nie powiecie, że potrzebujecie pieniędzy. Drugi poziom odpowiedzi na Twoje pytania jest poziomem nazewnictwa. Nie używamy słowa kasa. Nie używamy słowa pieniążki. Dlaczego? Czym są pieniądze?
Pieniądze są równowartością pracy. Jeżeli mówisz komuś, kto swoje ciężko zarobione pieniądze chce przeznaczyć na działanie dobroczynne, że takie pieniążki by się przydały, to deprecjonujesz wartość jego pracy. Czyli pieniążki do skarboniuni na kocunie, tak? To nie jest ten poziom partnerstwa, o który nam chodzi, więc pieniądze, darowizny są przydatne w funkcjonowaniu organizacji, ale są organizacje, które działają tylko i wyłącznie na przykład na składkach członkowskich. Albo działają tylko i wyłącznie przez pracę wolontaryjną i to też jest ok. Wiesz, to jest kwestia tego, co my chcemy robić, w jaki sposób, jak chcemy do tego zaprosić ludzi. I oczywiście będę zawsze promował fundraising, bo zawsze są koszty, które trzeba pokryć, koszty stałe, koszty administracyjne, koszty ludzi, którym czasami trzeba za coś zapłacić i dobrze by było i dobrze się z tego powodu czujemy, ale można też inaczej. Są organizacje, które po prostu działają wolontaryjnie albo działają tylko i wyłącznie na poziomie składek i mają milionowe przychody. Wiem, bo mówiliśmy przed spotkaniem, jak byliśmy face to face, że są takie organizacje, które znasz, które faktycznie mają te milionowe przychody. I to jest miłe posłuchać, że tak się da. I teraz uwaga, posłuchać to jedno, bo my sobie teraz mówimy, wysłuchacie, ale uwierzcie, że u was też tak może być, że te pieniądze finansowe, konkretne darowizny, one są strasznie istotne, ale nie zawsze są wymagane tylko i wyłącznie. Jesteście w stanie bez funduszy też podziałać, tylko faktycznie trzeba się zastanowić, jak w waszym kontekście to zrobić, bo każdy kontekst sytuacyjny, każda misja organizacji jest lekko inna, dlatego możecie również bez funduszy spróbować pomóc. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby też to wiedzieć, że te darowizny nie zawsze są odpowiedzią na wszystkie pytania i wszystkie wyzwania organizacji społecznych. A chciałem tylko, Szczepan, jeszcze zapytać ciebie, bo od 15 lat już działasz w organizacjach społecznych. Kiedy było trudniej? W 2009, jak gdzieś tam rozpoczynałeś swoją przygodę z organizacjami społecznymi, czy teraz, no 2024 rok, 15 lat temu, czy teraz jest trudniej pozyskać fundusze? Zdecydowanie 15 lat temu. To po pierwsze, obszar organizacji i fundraisingu nie był tak rozwinięty, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kwestia wartości pieniądza. Teraz jak opowiadam o moich pierwszych kampaniach, wiesz, w mojej pierwszej kampanii zebrałem 5 tysięcy złotych. No okej, okay, co to jest teraz 5 tysięcy złotych, tak? Wtedy, 15 lat temu, za 5 tysięcy złotych byłem w stanie się przez 10 miesięcy w Krakowie utrzymać jako student. Więc dlatego zawsze dodaję to hasło, wtedy pieniądze miały zupełnie inną wartość, teraz 5 tysięcy, tak, to nie są tak duże pieniądze. Po drugie, my jako społeczeństwo staliśmy się bogatsi. Wbrew pozorom, wbrew tym wszystkim inflacjom i wszystkiemu innemu, należymy a. do krajów, wedle niektórych wskaźników, już rozwiniętych, a nie rozwijających się. Po drugie, wedle danych statystycznych w latach 2015-2020, bo do tych danych mam analizę, dochód rozporządzalny polskiego gospodarstwa domowego, czyli jednej rodziny, wzrósł o 42%. Czyli mamy realnie więcej pieniędzy. Teraz część tego dochodu zeżarła inflacja, zeżarły wszystkie inne podwyżki, rachunki i tym podobne. Ale wciąż są ludzie, którzy mają czym się dzielić, jeżeli zostaną w odpowiedni sposób poproszeni. I co więcej, ja głęboko wierzę w to i jestem przekonany i mam na to, dobra, nie mam danych, mam przeczucie, że jest jeszcze bardzo dużo ludzi w Polsce, których możemy poprosić o darowiznę i oni ją wpłacą, tylko jeszcze do nich organizacje nie dotarły. Co więcej, jest coraz większa część ludzi, którzy zostali poproszeni, wpłacili,
ale nikt im za to nie podziękował i są bardzo rozczarowani tego typu działaniami i zachowaniami, więc to są winy i grzechy organizacji pozarządowych w Polsce. Niestety obawiam się, że większość organizacji w Polsce nie dziękuje za wpłaty. A jakby ci ktoś, Mateuszu, nie podziękował za twoją wpłatę, którą ją dałeś z szczerego serca i ty nie potrzebujesz podziękować, bo twoje ego tego nie potrzebuje, ale byłoby miło dostać takie podziękowanie, żebyś dowiedział się, że zrobiłeś coś dobrego, no to ten człowiek może pomyśleć, może to nie jest dobry kierunek na wydawanie moich pieniędzy. Malediwy czy Seszele czekają na wakacje zamiast dać na organizację pozarządową. Więc jest dużo łatwiej zbierać pieniądze, wiedza jest coraz bardziej powszechna, jest otwartość po drugiej stronie darczyńców, bo robimy pewną kulturę dawania. Moje ulubione hasło, hojność rodzi hojność. Czyli jeżeli ja jestem hojny i mówię o tym, nie żeby się przechwalać, ale żeby mówić, że warto wspierać organizację, to nie tylko moi znajomi stają się hojniejsi, ale znajomi moich znajomych też stają się hojniejsi, bo tak działają sieci społeczne. To jest na podstawie badań pana Tsakisa z 2018 roku, więc w miarę świeże te badania. I to widać, przynajmniej w mojej bańce, w której się poruszam. Okej, ale tutaj się zgadzam, że może niektórzy darczyńcy nie potrzebują twardego maila czy twardego dyplomu ze słowem podziękowanie i dziękuję, jednak ich serce będzie bardziej oblane miodem i będzie bardziej złociste, gdy wówczas wy jako organizacje im podziękujecie za to, co oni robią dla was. Zwłaszcza, że moja ulubiona definicja fundraisingu, skoro już do tego doszliśmy, że fundraising polega na kochaniu ludzi i okazywaniu im tego, kropka, a pieniądze same przyjdą, kropka. Więc zgadzam się w pełni. Warto też dodać to, że troszeczkę trzeba pamiętać, że to, że wy teraz, dzisiaj czy wczoraj podziękowaliście konkretnej osobie, konkretnemu waszemu darczyńcy, to on również się tą informacją podzieli z swoim małżonkiem, z swoją rodziną, z bratem, z siostrą, z kuzynką, na obiedzie rodzinnym, na chrzcinach i ta informacja poleci dalej. To nie jest tak oczywiście, że ja wam to gwarantuję, to jest informacja taka bardzo optymistyczna. Ale statystycznie ta osoba bardziej was zapamięta. Zapamięta ten fajny, dobry, przyjemny gest z waszej strony. No i możliwe, że wasza nazwa organizacji poleci na spotkaniu rodzinnym dalej. Więc to jest też strasznie, strasznie istotne. Szczepanie, czy ja dobrze widziałem, że tutaj 26 marca Ania Anioł też ma informację o webinarze właśnie jak dziękować. Tak, a nawet o 7 błędach, które są popełniane w czasie dziękowania, więc tym bardziej zapraszamy na webinar z Anią, Anią moją wspólniczką, która skatalogowała te błędy, zebrała i o nich opowie, jak ich nie popełniać. Więc 26 marca, to jest wtorek, jak się nie mylę, była tam godzina 20. To ten termin też warto sobie zapisać, bo tam też będzie bardzo duża dawka i wiadomości, i informacji. My delikatnie zbliżamy się do końca. Ja mam jeszcze takie dwa tematy, które chciałbym poruszyć i chciałbym, żebyśmy o tym pogadali i rozpracowali delikatnie ten temat. Czy uważasz po tych 15 latach działania, że zaczyna się w Polsce robić taka sytuacja, że raportowanie, sprawdzanie, monitorowanie zaczyna lekko zabijać misję, ideę fundacji, stowarzyszeń. Czy ilość formalności w NGO zaczyna nas przytłaczać? Wiesz co, to zależy, skąd mamy pieniądze i komu musimy raportować. Model idealny, do którego dążę i który zawsze promuję, jest model fundraisingowy, czyli my raportujemy do darczyńców. No i potem wiadomo, sprawozdania do właściwego ministra, NIW-u, czy innych rzeczy formalne, czy GUS-owskie. I to jest ten model najlepszy, najprostszy i nieobciążający. Z drugiej strony, jeżeli mamy środki publiczne, a
szeroko rozumiany kapitan państwo chce, żeby te środki były dobrze wykorzystywane. Albo inaczej, potrzebni są urzędnicy, żeby kontrolować te organizacje i wydatkowanie z nich środków, bo inaczej urzędnik udowodni, że może niekoniecznie jest potrzebne jego stanowisko pracy. Przepraszam wszystkich tutaj słuchających urzędników. Podam ci przykład. Festiwal muzyczny na Dolnym Śląsku, budżet festiwalu 100 tysięcy złotych. Gmina dołożyła się do tego festiwalu kwotą 11 tysięcy złotych. Wszystko inne darczyńcy indywidualni albo biznesowi. I darczyńcy są zaopiekowani wszyscy, a z gminą 7 miesięcy wysyłania informacji, sprawozdań. Nie jest warte tych pieniędzy czas pracy poświęcony na rozliczenie tych rzeczy. Wiadomo, festiwal muzyczny ma to do siebie, że on bywa czasami dynamiczny, czasami zmieni się wykonawca, bo zachorował. Sytuacja, wykonawca złamał rękę, nie jest w stanie grać. I teraz wymaga to serii 7 chyba pism do urzędu z informacją, że zmienił się wykonawca, potem informacji, że złamał rękę. Kompletny chaos, więc jeżeli są darczyńcy, to wobec nich się rozliczamy, a jeżeli musimy się rozliczyć wobec urzędu i liczymy na kolejną dotację z tamtej strony, to trzeba robić te obowiązki sprawozdawcze, co nas odciąga do odrobienia misji. Więc zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście to jest najlepsza ścieżka dla naszej organizacji. Ja nie twierdzę, że nie, zawsze będę promował fundraising, a nie środki publiczne. Kropka. Jasne, okej. Ta kropka znacząco, znacząco wpłynęła na naszą rozmowę. Ostatnie moje pytanie, bo za chwileczkę pytania wasze na czacie jak najbardziej. Mnie to frapuje i interesuje. Jak z twojej pozycji, nie tyle też prezesa tutaj agencji fundraisingowej Armiger, ale też po prostu społecznika od 15 lat, jak sprawić, aby efektywnie czerpać te środki finansowe na rzecz fundacji, na rzecz mojego stowarzyszenia, na rzecz fundacji, które są tutaj dzisiaj z nami? Czy masz jakieś delikatne wskazówki, a może po prostu jakieś sposoby na działanie? To teraz całe nasze dwudniowe warsztaty spróbuję skumulować do jednego zdania, jeśli pozwolisz. Może nie, no na najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nie poprosisz, to nie dostaniesz. Po drugie, ludzie dają ludziom, więc musisz dać się poznać i gwarantować, że ty dobrze wykorzystasz te przekazane przez ludzi środki. Po trzecie, musisz ludzi zaprosić do swojego świata i podzielić się z nimi tymi emocjami, których ty doświadczasz. Bo standardowy człowiek, który nie jest zaangażowany w organizacje pozarządowe, to wiesz, on pracuje w pracy, potem wraca do domu, gdzie też pracuje. Kołowrotek dom, praca, dom. I w pewnym momencie, jak już może usiąść na kanapie, włączyć serial Silna do ziemi, on nie chce myśleć o czymśkolwiek innym, bo potrzebuje odpocząć, rozrywkę, czegokolwiek innego. I teraz wchodzimy my, organizacje, i mówimy, zobaczcie, jest inny świat. Świat, który młodzieńczych twoich marzeń, dziewczęcych marzeń w czasach studiów, gdzie się siedziało do trzeciej nad ranem, jak my zmienimy świat, jak tylko skończymy te studia, tak? I potem przyszła rzeczywistość, przyszła praca, przyszły dzieci, przyszły inne obowiązki i ta misja społeczna, ten idealizm został przygnieciony przez codzienność. A my mówimy ludziom, jest inny świat. Co więcej, świat, w którym możesz się zaangażować jako wolontariusz, jeżeli chcesz, a jeżeli nie masz tej przestrzeni, ale chcesz, żebyśmy my w twoim imieniu ratowali ludzi, ratowali ich życie, ratowali świat, no to zapraszamy cię do wsparcia i do hojności. Czy wiesz, że zestaw porodowy w Republice Środkowoafrykańskiej jest taka sterylna nitka do owinięcia pępowiny świeżo urodzonego dziecka? 50 groszy kosztuje, 56 groszy. Bo jeżeli nie ma tego zestawu, to biorą gdzieś nitkę z podłogi, owijają zardzewiałym nożykiem, ucinają pępowinę, tężec murowany. I w tym momencie każdy 50 groszy, czy cały zestaw porodowy tam 112 zł, to jest uratowanie jednego życia. Wiesz, ja mam uratowane przynajmniej kilka żyć ludzkich, bo wpłacam na tego typu organizacje. Ja prawdopodobnie w życiu tych ludzi nie spotkam. I ważne, ja nie mówię o tym, żeby się chwalić, że komuś uratowałem życie, ale moje własne
wyrwanie z błogoświatu, gdzie te 100 zł, które czasami wydajemy w restauracji i nawet nie zauważamy, tam może uratować jedno życie, czy pomóc komuś żyć lepiej. To wiesz, to akurat mówimy o ekstremalnych sytuacjach. To jest coś, co trzeba ludziom opowiedzieć, że mogą też w tym uczestniczyć. Że nie muszą kupować sobie kolejnego sprzętu, tylko przekazać te środki jako darowiznę dla ludzi, którzy tego bardziej potrzebują. I to jest skuteczne, jeżeli opowiemy świat, w którym funkcjonujemy. Tak, stać ludzi na pomaganie. Wierzcie nam, po prostu stać ich. I to nie stać ich i finansowo, ale też ich stać gestem. Czasem ten gest jest też również ważny. Ja teraz w niedzielę byłem na targach poznańskich jako wolontariusz. Rozmawiałem z tutaj uczestnikami targów. Młoda rodzina z dwójką właśnie dzieci. Rozmawiamy z nimi, balony, naklejki dla dzieciaków, wszystko super. Pani zachwycona ideą, rozmową i w ogóle tym, że jesteśmy, też sama mówi, jak ja bym chciała tutaj być wolontariuszką. No i my jak najbardziej zapraszamy, wszystko fajnie. No i nagle właśnie ta informacja, brakuje mi czasu, ale obok stała puszka. No więc tak. Tak również można zachęcać ludzi do pomocy, bo tych ludzi stać na ten gest, na tą chęć podzielenia się tym dobrem, czy to jest dobro czasowe, czy to jest dobro finansowe. Więc to na 100%. Bardzo Ci dziękuję, ale teraz nie zamykamy absolutnie naszej rozmowy, bo teraz, jeżeli macie pytania, to jest ten właśnie czas, w którym możecie je zadać. Bardzo się też cieszę, że już Marii na przykład tutaj pomogliśmy i ile już zrobiliśmy w trakcie tego webinaru. Czas na kolejne osoby, żeby pomóc kolejnym osobom. Ania ma tutaj konkretne pytanie. Jak zachęcić darczyńców do wspierania organizacji, które nie ratują życia ludzi czy zwierząt, ale na przykład działają w obszarze kultury czy dziedzictwa? Opowiedzieć im, co daje działanie w obszarze kultury czy dziedzictwa, podzielić się emocjami. Jeżeli mamy festiwal muzyczny, to w jaki sposób ta muzyka ożywia serce ludzi? Co powoduje, wiadomo, to nasz wspaniały mityczny katarzis, oczyszczenie, bo obcujemy z pięknem przyrody. Ja jestem w Radzie Nadzorczej Fundacji Incanto i Fundacja Incanto organizuje festiwal muzyki sakralnej. Zarówno w Krakowie, jak i na Podkarpaciu. I są ludzie, którzy w zeszłym roku, ponieważ żaden grant nie został przyznany na tego typu działanie, to zostało sfinansowane dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych i darczyńców biznesowych, którzy uwierzyli, że muzyka sakralna zbliża do piękna. A piękno jest darem Boga, i to jest coś, co pozwala ludziom skorzystać z tego, z tej przestrzeni najpiękniejszej muzyki sakralnej na świecie. I co jest ważne, udział w festiwalu jest bezpłatny. Każdy może w nim uczestniczyć. Pobiliśmy rekord frekwencji, kilka tysięcy ludzi, którzy przyszło po to, żeby posłuchać przez godzinę, dwie muzyki sprzed kilkuset lat i połączyć. Zobaczyć to piękno, poczuć, doświadczyć. Obszar dziedzictwa, no to jest miejsce, w którym coś się działo. Opowiedzcie, co tam działo się, skoro to jest ważne. Zamek, warownia, jakiś zabytek. Swego czasu pomagaliśmy w remoncie 17-wiecznego kolegium jezuickiego na przykład, albo remontowaliśmy z domem chłopaków i siostrami dominikankami pałac 19-wieczny, czyli zabytek, ale takiej klasy, że nikt nie da pieniędzy na remont i darczyńcy sfinansowali, żeby w środku były warsztaty terapii zajęciowej, strefa dla wolontariuszy i wiesz, i tam poszło 1,5 miliona złotych na remont tego pałacu, ale on był użyteczny dla chłopaków z domu chłopaków, dla wolontariuszy długoterminowych. Tam się dzieje cała masa różnych rzeczy, więc kwestia zaproszenia ludzi do świata, w którym działamy, przedstawienie im konkretnego projektu z konkretną wyceną i zaproszenie do hojności. Przepięknie, no. Prosty przepis tutaj, Aniu, podany na tacy. Troszeczkę tak to ujmę, bo to jest tak, że czasem ludziom trzeba coś uświadomić.
Ania nawet to już dziękuję. Już chyba wyciągnęła wszystkie informacje i zapisała wszystko, co potrzebuje, żeby faktycznie rozruszać ten temat. To nie jest tak, że wasze organizacje mają mniejszą, mniej fajną, mniej atrakcyjną misję. Absolutnie nie, bo są obszary, grupy społeczne, które tylko tym się zajmują, tylko to im się podoba. Nie zawsze wszyscy ratują tylko zwierzęta, ratują tylko dzieci. Są grupy społeczne, które jak najbardziej, do których jak najbardziej trzeba właśnie dotrzeć z tą informacją, że kultura, dziedzictwo kulturalne też jest strasznie ważne i tych osób jest wiele, no tylko faktycznie trzeba do nich pomachać, trzeba im zaproponować konkretną akcję. Justyno, jakaś podpowiedź, tutaj informacja od ciebie, jakaś podpowiedź, na jakich obszarach się skupić w raczkującej organizacji? Ja od razu dopytam, raczkującej to znaczy 1 rok, 2 lata, 3 lata, daj znać. Przy ograniczonych zasobach ludzkich, finansowych i wszelakich budujemy samolot w locie i w zależności od aktualnych potrzeb łapiemy części, ale ciężko strategicznie się rozwijać. Tutaj mówimy o 2 latach. Ogarniacie w tej chwili organizację pożytku publicznego ten status? To jeszcze wrócę do odpowiedzi dla Ani. Dwie inspiracje dla ciebie i dla wszystkich, którzy działają w obszarze kultury. Po pierwsze, festiwal społeczny, czyli idea finansowania festiwalu Muzyka Divina, festiwalspołeczny.pl. Tam zapraszam pod kątem tego, jak można opowiadać i zachęcać ludzi. I druga rzecz, zawsze mój ulubiony przykład, jeżeli chodzi o organizacje kulturalne, Fundacja Dobrej Muzyki ze Świdnicy, która zajmuje się organizowaniem i koncertów organowych. Uwaga, to jest bardzo wąski zakres, a świetnie sobie radzi w tym obszarze. Też mam przyjemność z fundacją pracować od 5 czy 6 lat i zachwycam się tym, jak to można zrobić systemowo i fundraisingowo. Odpowiedź do Justyny, jest kluczowe pytanie, jakie macie cele? Bo budowanie samolotu w locie, w zależności od tego, co złapiemy, to jest faza startupu, organizacji społecznej jako startupu, gdzie testujemy różne rozwiązania. To jest najbardziej naturalna faza na początku i ona jest super. Tylko w pewnym momencie wchodzimy w obszar pracy w organizacji rozwijającej się, czyli pojawiają się procesy, procedury, wiemy, o co chodzi, wchodzimy w obszar strategiczny. Mateuszu, czy to ja tu mogę zrobić autopromocję? Ale rzeczywiście, proszę bardzo. Moi drodzy, moja książka Fundraising, jak stworzyć i zrealizować strategię fundraisingową, odpowiada też na to, jak zrobić strategię, czyli Justyno, w twoim przypadku określcie sobie, co chcecie osiągnąć w najbliższych latach. I róbcie tylko to, co sobie założyliście, że będziecie robić, a odrzucajcie wszystkie inne rzeczy, bo nie mieszczą się w waszej strategii. Po to między innymi jest nasza strategia, żeby odrzucać wszystkie kuszące, nęcące, fascynujące rzeczy, które do nas przychodzą, żebyśmy z czystym sercem mogli powiedzieć, że nie, bo to nie są nasze cele, to nie są nasze cele strategiczne. Być może z kimś innym to zrealizujesz, ale nie z nami. Albo za 2 lata w październiku mamy wolną przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. Serdecznie się do tego zapraszamy. Strategia jest po to i ułożenie samej organizacji, żeby skupiać się na rzeczach ważnych, a odrzucać wszystkie inne. To jest ekstremalnie trudne dla organizacji w fazie startupu, która próbuje się rozwinąć, ale z tego, co słyszę i z twoich pytań, które tutaj się pojawiają, myślę, że to jest obszar, żeby nad tym popracować. Dużo srok za ogon łapiecie jak najbardziej. Jeżeli nie książka, to ja odsyłam do mojego podcastu, skoro mogę autopromocję, lepszeng.pl i tam jest odcinek o strategii organizacji, strategii fundraisingowej i on w dużej mierze Justyno, może ci ustalić pewien sposób myślenia. Mamy jeszcze czas, żeby odpowiedzieć na Małgorzatę pytanie. Tak, jasne, oczywiście. Małgorzata pyta, w jaki sposób prosić firmę o przekazanie środków na organizację? Chodzi mi o sposób, czy proponować płacenie na zbiórkę, czy na stały przelew. Co proponować, żeby było najwygodniejsze dla firm? Małgorzato, odpowiedź w podcaście numer 56, czyli lepszeng.pl/56. Tam moja rozmowa z Mikołajem Topichą Dolnym o współpracy z biznesem. Mikołaj opowiadał o swoich doświadczeniach z pracy z biznesem dla hospicjum. Ja też się podzieliłem swoimi doświadczeniami. W skrócie odpowiedź brzmi,
dla firmy powinien być fajny, atrakcyjny projekt, który realizuje jej cele i wartości. To nie jest tak, że biznes zarabia pieniądze, żeby oddawać nam pieniądze organizacjom pozarządowym. Przepraszam, tak to nie działa. Biznes jest po to, żeby osiągać zysk. A jeżeli my się wpisujemy w ich wartości, przestrzeń, społeczną odpowiedzialność biznesu, możemy powiedzieć, mamy świetny projekt, może zróbmy coś razem. Ale niekoniecznie wpłać się nam na zbiórkę. Czasami to działa, czasami to nie działa, w zależności od kontekstu, od firmy, od tego, kto tam podejmuje decyzję, czy to jest mała firma, czy to jest duża, czyli czy jest osoba wynajęta do dobroczynności, czy to jest prezes. Przepraszam, mając tutaj 2 minuty, nie jestem w stanie odpowiedzieć wyczerpująco na ten temat, więc trochę tam cię odeślę, ale ważna jest jedna rzecz, stały przelew przy obecnej niepewności rynków wszelkiej maści nie działa. W sensie żadna firma, która walczy o swoje utrzymanie wobec chociażby podniesienia wynagrodzenia minimalnego czy różnych zawirowań rynkowych, nie zadeklaruje, że miesiąc w miesiąc będzie przekazywała pieniądze, bo ludzie nie chcą sobie robić z gęby cholewy i za miesiąc może się okazać, że połowa zespołu będzie do zwolnienia, bo kontrahent nie zapłacił. I co teraz? A tu jest jakieś działanie społeczne, do którego się zobowiązaliśmy. Raczej fajny projekt, który wy robicie, gdzie firma może być partnerem, może być darczyńcą, cała masa różnych propozycji, które możemy zrobić. Tak odpowiadając krótko, przepraszam, na szybko tak odpowiem. Tak, no to jakbyś tylko powtórzył, to właśnie gdzie tutaj, czy Małgorzata, czy Justyna, gdzie ich jeszcze raz odsyłamy? Dobrze, od razu pozwolę sobie wrzucić link, bo to będzie chyba dokładnie. Lepsze.ngo.pl to jest współpraca z biznesem, ukośnik 56, to jest odcinek dotyczący współpracy z biznesem i tam przede wszystkim odsyłam, czy w ogóle mój podcast na lepsze.ngo.pl, tam jest, jeżeli nie macie mnie dość, to tam jest 30 godzin mojego gadania, więc niektórzy potem dzwonią i panie Szczepanie, czy możemy być na ty, bo tyle słuchałem ciebie, że już nie możemy być na pan pani. Więc tam są treści, które są przydatne, potrzebne i tam odsyłam. Tam serdecznie zapraszamy. Chcielibyśmy tylko podsumować troszeczkę tą rozmowę. Brak czasu, od tego wyszliśmy, brak ludzi i brak summa summarum pieniędzy. I chodzi o to, że faktycznie to są główne trzy wyzwania w naszych organizacjach pozarządowych. Tutaj musimy jak najbardziej podziałać strategicznie. To, co cały czas tutaj Szczepan Kasiński wam próbował nakierować właśnie na ten obszar działania. Strategia w waszej organizacji jest potrzebna, ale ona też musi być patrzona na nią co roku, a może nawet częściej, żeby się nie zagalopować przez za 5-6 lat, że ta strategia już dawno przestała być słuszna i wyszliśmy poza ramy tej strategii. Ale żeby mieć strategię, to każdy lider, każdy zarząd czy koordynator danej organizacji potrzebuje tego czasu. Czasu na to, żeby się nad tym tematem pochylić, zastanowić. Jeżeli faktycznie znajdzie ten czas, czy wy, może w ten sposób, jeżeli wy znajdziecie ten czas, żeby pochylić się nad tą strategią, to przyjdą do was ludzie. To znajdziecie ludzi, którzy wam w tym pomogą. A jeżeli znajdziecie ludzi, no to ci ludzie znajdą sposoby, żeby wygenerować konkretny przychód finansowy, konkretne darowizny, może granty. Tak jak mówiliśmy, na nic się nie zamykamy. Fundraising jest bardzo popularny, bardzo genialny. Są również inne metody pozyskiwania środków, więc to jest ten klucz do działania. Czas, żeby podziałać z ludźmi, którzy wierzą w waszą ideę, no i wtedy działacie po to, żeby ta hojność się mnożyła i gromadziła i dzielić się tym słowem pięknym dziękujemy. Ja również mega, mega dziękuję. Szczepanie, dzięki wielkie za rozmowę. To super miły czas i bardzo konstruktywny. Niektórzy już napisali, że wiele rzeczy ogarnęli przez te półtorej godzinki niemalże. Wy jak najbardziej też macie możliwość ogarniać i inspirować się dalej tutaj na konkretnych materiałach Szczepana. Szczepanie, wielkie dzięki.
Dziękuję, to była przyjemność podzielenie się z Wami. Jedno słowo, z którym chciałem Was zostawić, czy ten brak czasu, brak pieniędzy, brak zasobów, to jest prawdziwy brak, czy to jest tylko wymówka, którą macie przed sobą, bo łatwiej wybrać tą wymówkę? Z tym Was zostawiamy, ale nie mówimy już, że nigdy się nie zobaczymy. Ania Anioł, 26 marca o godzinie 20, o 7 grzechach, dlaczego my nie dziękujemy, dlaczego my tego nie robimy. Warto już zapisać ten termin i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dziękuję Ci bardzo, Szczepanie, raz jeszcze. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!